Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ludu, mój umiłowany ludu, przychodzę dla was, dla tych, którzy dadzą mi złoto ludzkiej woli, kadzidło wiary i mirę chęci i usposobienia. Wiatry wieją mocno na całej kuli ziemskiej i moje dzieci znajdą się pod ich wpływem. Wiatry wojny będą słyszane z większą siłą od ludzi do ludzi i od narodów do narodów. Nie żyliście w całkowitym pokoju, w tych chwilach niepewność wojny będzie się uogólniać. Bunty w narodach spowodują spustoszenie. Umiłowani moi, ludu mój, wierni moi, nie lękajcie się, że jesteście nieliczni, bo we mnie każdy z was będzie nieskończenie pomnożony, potrzebuję tylko dyspozycyjności, abyście pozwolili mi działać i pracować w was. Kocham was, jestem nieskończonym miłosierdziem, jestem nieskończonym przebaczeniem, a wy jesteście moimi dziećmi, na które czekam od chwili do chwili, aby was kochać, błogosławić wam i przebaczać. Przybywam w moim drugim przyjściu, przybywam z moją mocą, moją chwałą i moim majestatem, ale zanim to nastąpi, wyślę znaki z wysoka, które bezzwłocznie zstąpią na ziemię i w tym celu pragnę usposobienia mojego ludu, usposobienia umysłu, waszych myśli i serca. Jakże wiele cudów odmówiono wam. Jak wielkiej mądrości odmówiliście sobie, bo zamknęliście się na mnie. Szukacie usprawiedliwienia dla tego, co ja zsyłam, porzucacie mnie na bok i zaprzeczacie mojej mocy i mojej wszechmocy. Nie jesteście w tych wiekach, w których myśleliście, że świat jest płaski. To, co jest nieznane, zostanie ujawnione i ci, którzy nie wierzyli, zobaczą z przerażeniem, a ci, którzy otworzą się na moją wolę, znajdą pełnię. To są wiatry zmian, duchowego wznoszenia się, odrodzenia w moim świętym duchu, spotkania z moją prawdą, z tą prawdą, którą ukryliście. Ludu mój, dla ciebie przychodzę, dla ciebie się zbliżam, dla ciebie nieustannie daję samego siebie. Dla ciebie, ludu mój, nieustannie wylewałem moje miłosierdzie i opóźniałem moje przyjście, ale wobec bezbożnego grzechu człowieka nadeszła chwila, w której wypełnią się wydarzenia i dotrze do ciebie to, co zostało zapowiedziane. Potrzebuję nie dzieci z lękiem, ale dzieci z miłością, chętnych do poddania się i ofiarowania, do dania siebie. Czymś bardzo ważnym w człowieku jest prawda, działanie zgodnie z prawdą, praca zgodnie z prawdą, mówienie zgodnie z prawdą, ponieważ kłamstwo jest zaprzeczeniem mnie i zaprzeczeniem samego siebie, jest uniemożliwieniem mi kiełkowania w was, jest oddaniem się ciemnej stronie, a moje dzieci mają skłonność do odmawiania sobie prawdy, swojej prawdy. Jestem prawdą, jestem drogą, jestem światłem i każdy z was, jako odbicie mojej miłości, jest zobowiązany żyć zgodnie z prawdą, którą macie przed sobą. Zjednoczcie się, jedność jest bardzo ważna w tym momencie, to jest ten mur, którego nic nie zburzy, to jest ten mur nie do przebicia. Myśląc w jedności, pracując w jedności i działając w jedności z prawdą jako waszym sztandarem, osiągniecie wypełnienie moich rozkazów, a mój lud będzie mógł przezwyciężyć wszystko, co nadejdzie, pokonać każdy atak, niezależnie od tego, jak silny by był. Dałem mojej matce mój kościół, aby ona, jako wierna uczennica, prowadziła was w tej chwili, gdy drzwi objawień są otwarte. Ręka nieprzyjaciela spadnie na jednego z moich umiłowanych proroków. Ręka nieprzyjaciela uwierzy, że pokonała swego Boga, ale tak się nie stanie, ponieważ siła, zaangażowanie,
miłość i krew tego mojego umiłowanego proroka wydadzą obfite owoce, a kiedy nieprzyjaciele zobaczą, że jego zwiastowanie się wypełniło, jakże będą żałować, że go zaatakowali. Powstanie prześladowanie przeciwko moim prorokom, a jedność mojego kościoła będzie tarczą, która ich obroni i ochroni. Ale nie pomijając szczegółów, ten Chrystus, nie porzucając swego kościoła, pozostaje z wami i w was, a moja matka poprowadzi was właściwą drogą. Nie lękajcie się, ona zmiażdży głowę węża jadowitego i zwodniczego. Dlatego proszę was o prawdę w każdym waszym działaniu i zaangażowaniu. W tych chwilach nie pragnę dzieci, które są letnie, musicie być prawdziwi, dając siebie bez zastanawiania się, dając siebie bez pytania, dając siebie tylko mnie i mojej matce, bo my zrobimy resztę. Każdy z was pozostaje z tarczą boskiej miłości, która was chroni. Nadejdą zapowiedziane już mocne i surowe chwile, w których zaprzecie się mnie, obecnego i żyjącego w Eucharystii, chwile, w których moje kościoły zostaną zamknięte, ale zapomnieliście, że każdy z was jest tabernakulum mojej miłości, jesteście świątynią mojego Ducha Świętego. Ci, którzy próbują zaprzeczyć moim objawieniom, znajdą w sobie tyle ciemności, że nie będą w stanie zaprzeczyć mojemu światłu. Niosący mój sztandar pomoże wam z prawdą w ustach, kiedy znajdziecie się w chwilach wielkiego oczyszczenia. Nie przestanę dawać mego słowa nawet wtedy, gdy nie będzie istniała technika, i tak sprawię, że moje słowo dotrze przez mego proroka, aby nadal prowadził mój wierny lud. Ci, którzy czekają na tę godzinę, żyją całkowicie zanurzeni w swoim własnym oszustwie. Przyjdę bez ostrzeżenia, wkrótce, przyjdę po tych, którzy poszli drogą prawdy, wiary, miłości, zrozumienia. Przyjdę po tych, którzy mają czyste i pokorne serce. Z wielkim smutkiem wyrzucę z mych ust to, co letnie, ale to jest chwila chwil. Przyjdę wkrótce, przyjdę dla mojego ludu. Ziemia będzie bardzo ryczeć, wielkie wulkany się uaktywnią, a człowiek nie będzie o mnie pamiętał. To jest chwila mojego Ducha Świętego, abyście coraz bardziej jednoczyli się ze mną i z moją prawdą, a zamiast tego gardzicie mną z wielką łatwością. Zaprzeczacie wezwaniom mojej matki, bo uczeni nie chcą, by je wypowiadano, a moja matka przynosi prawdę mojemu ludowi. Ale wy mnie nie uciszycie, ani władca, ani uczony, ani wysoko postawiony, ani potężny ekonomicznie, ani właściciel wielkich sieci telewizyjnych. Nic i nikt mnie nie uciszy, bo ja jestem panem wszystkiego, a moje słowo będzie prowadzić mój lud, będzie go podnosić w chwili, w której mój kościół wydaje się tonąć. Pozostaję tu z moim ludem, przed moim ludem. Nie będziecie sami, nie jesteście sami. Ja, wasz Chrystus, oddałem się za was dałem moje ciało, moją krew i moją boskość, abyście byli jedno ze mną. Jeśli mnie wzywacie, przychodzę, nie czekajcie dłużej, dajcie siebie, bądźcie posłuszni i cierpliwi i nie zapominajcie, że w tych chwilach prawda idzie przed moimi prawdziwymi dziećmi. Mój ludu, wasz Chrystus was błogosławi, wasz Chrystus was kocha, wasz Chrystus utrzymuje was przy życiu. Błogosławię was, pozostańcie w moim pokoju.